dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie mierzymy. Witam Was ja i moja kiciunia, która towarzyszy mi. Halo, przywitamy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Kot jest po prostu przesłodki. Kochani, będzie mierzymy. To są rzeczy, które ja już kupiłam sobie jakiś czas temu. I trzymam, i trzymam, i nie mam czasu Wam pokazać. Króciutko opowiem Wam o rzeczach, które będę przymierzała. Jak widzicie, tutaj są cztery bluzeczki. Za chwilę będzie troszeczkę więcej jeszcze rzeczy. Tą bluzeczkę kupiłam w C&A. Za 5 euro była przecena z 12. Bardzo fajna, wydaje mi się, taka cieniutka z taką małą aplikacją. Zaraz będę przymierzać. Ta bluzeczka jest z Ernsting Family. Z takim ładnym, zobaczcie, rysunkiem okrągłym. Be happy. Say hello to me and my life. Take time for love. Bardzo piękne hasła. Kosztowała 9,99. Ja bardzo lubię te z Ernsting Family, bo bardzo dobrej jakości jest bawełna i mają bardzo ładne wzory. Ta z kolei bluzeczka, ona jest z Taco, 9,99. Momencik, odsłonię sobie. I Taco ma bardzo cienką bawełnę, ale też jest bardzo przyjemna i nie pocimy się latem za bardzo. Mam już kilka bluzek właśnie z tej serii, z takiej właśnie jakby bawełenki. Ma piękną aplikację z motylem, Let Me Fly, i bardzo mi się podoba w rozmiarze M, chociaż ja mam przeważnie L, ale ich M-ki na mnie pasują. I ta czwarta bluzeczka też jest z Ernsting Family i kosztowała 9,99 i ma takie serducha, troszkę taka piżamowa. Jeszcze dwie bluzeczki. Jedna, jak widzicie, jest biało-czarna, a druga jest w odcieniach granatu. Tą kupiłam też w Ernsting Family za 12,99. To była nowa kolekcja, więc jeszcze były drogie. Bardzo ładna, z takim kimonkiem. I tu ma takie zaszywki. Zaraz przymierzę. A tą kupiłam w NKD. Kupiłam ją już dawno, bo kupiłam ją w ubiegłym roku i znalazłam ją, była schowana. 7,99 NKD. Na zakończenie dzisiejszego filmu przedstawię Wam dwie bluzeczki, które kupiłam w Aldi chyba już dobre 2 miesiące temu. Helen Schand to jest jakaś chyba sportsmenka niemiecka, albo aktorka, albo modelka, piękna kobieta swoją drogą. Tutaj swoim nazwiskiem takie piękne bluzeczki reklamuje, więc ja przymierzę, zobaczę, jak ja wyglądam w tym. Na zakończenie ostatnia biała bluzeczka. Skład tego materiału to jest 95% wiskozy i 5% elastanu, czyli nie ma bawełny. Trzeba wyprasować. Jak widzicie, wyjęłam prosto z opakowania, z kartoniku, i jest bluzeczka bardzo pokniciona, więc trzeba prasować. Ale są bardzo fajne te bluzeczki. Tutaj mam takie większe kimonko. Bardzo podoba mi się ten czerwony kolor, z tego go wzięłam. Wydaje mi się, że były jeszcze czarne, a już teraz nie pamiętam. W każdym razie ja lubię tego typu krój, właśnie taką tutaj łódeczkę. To była czerwona. Dosyć drogie były,
dla mnie drogie, 15 euro za jedną, ale dosyć są takie bardzo wyjściowe i eleganckie i do tego właśnie taki ładny, długi wisiorek pasuje. Wisiorek nie był w opakowaniu, wisiorek jest mój. Powiedzcie, co sądzicie o tych moich ubraniach. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że mam 40 lat, że nie wyglądam jak 20-letnia kobieta, ale uważam, że taka moda jeszcze mi pasuje. Zresztą uważam, że wszystko nam pasuje, w zależności od tego, na jaki wiek się czujemy. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Cześć!